Niektórzy porównują życie do podróży. A wiadomo, że w każdą podróż trzeba się dobrze spakować. Dzieciństwo jest takim czasem, kiedy kompletujemy swój bagaż. Jednak nie jesteśmy w stanie zrobić tego sami. I właśnie dlatego, żeby w dalszych etapach naszych życiowych wyjazdów niczego nam nie zabrakło, potrzebujemy podpowiedzi, co będzie nam niezbędne, aby dojechać do celu bezpiecznie i z uśmiechem na ustach. Kochani rodzice, gdybyśmy chcieli podziękować Wam za wszystko, wymieniając każdą rzecz po kolei, z pewnością siedzielibyśmy tu do rana, bo nasze walizki, dzięki Wam, są wypełnione po brzegi. Dlatego przede wszystkim dziękujemy Wam za to, że możemy dziś tutaj być i że dzięki Wam nasze drogi się skrzyżowały. A jako, że jesteśmy oczywiście dzięki Wam bardzo dobrze wychowani, najpierw zwróćmy się do mam. Mamuś, pokazałaś mi, czym jest prawdziwa miłość, co oznacza być ze sobą na dobre i na złe. Dziękuję Ci, że byłaś przy mnie zawsze. Pozwoliłaś mi kroczyć własną ścieżką życia i jestem Ci za to bardzo wdzięczna. To dzięki Tobie mogłam odkryć, kim jestem i dowiedzieć się, do czego pragnę dążyć. Nie musiałaś być obok, żebym czuła Twoją obecność. Nie musiałaś mi tego mówić, żebym wiedziała, że jesteś ze mnie dumna i że kochasz mnie nad życie. Jesteś uosobieniem krystalicznej dobroci. Pokazałaś mi, że miłość jest najwyższym i bezcennym darem. Nauczyłaś mnie przebaczać każdemu, niezależnie od tego, co zrobił. Jeżeli ktokolwiek kiedyś nazwał mnie dobrym człowiekiem, to bez wątpienia dzięki Tobie. Mamula, dzięki Tobie oglądając ten filmik nie wstydzę się płakać jak bóbr. A choć wszystko było nagrane wcześniej, jestem pewien, że tak właśnie jest. Ty pokazałaś mi, że kochać to czasami po prostu być, a Ty byłaś przy mnie zawsze. Nieważne, czy świętowałem swoje największe życiowe sukcesy, czy podnosiłem się po porażkach, nigdy nie przestałem czuć Twojej obecności i Twojego wsparcia. Jeżeli dziś dostałbym zadanie opisania prawdziwej przyjaźni, po prostu pokazałbym nasze zdjęcia. Na tym zdjęciu byłaby jeszcze jedna osoba. Tak, babciu, o Tobie mowa. Ty zawsze byłaś i jesteś obecna w moim życiu, mimo że dziś nie ma Cię tu z nami. To mocno wierzę, że tam z góry uśmiechasz się od ucha do ucha, widząc nas szczęśliwych. Tatuś, dzięki Tobie mogłam odkryć wszystkie najpiękniejsze strony bycia córeczką tatusia. Zresztą potrafiłeś sprawić, że obydwie czułyśmy się właśnie tak. Wyjątkowe i jedyne. Bartek przed chwilą mówił o definicji przyjaźni. Jeżeli mnie z kolei ktoś poprosiłby o to, żebym powiedziała, czym dla mnie jest ojcostwo doskonałe, powiedziałabym Krzychu. Wszystko, co robiłam w swoim życiu, robiłam z myślą o Tobie. Dałeś mi wskazówki, jak żyć. Powtarzałeś, że trzeba szanować ludzi, że człowieka nie określa to, co ma, ale to, co może dać innym. A żeby nie były to puste słowa, Ty dałeś nam całego siebie. Zawsze będziesz w moim sercu i w moim życiu. Ty i wszystko to, co od Ciebie dostałam. Tato, dziś mogę śmiało powiedzieć, że mam w Tobie przyjaciela. Wiem, że mogę powiedzieć Ci o wszystkim, a Ty zawsze mnie wysłuchasz. Od kiedy pamiętam, chciałem, żebyś był ze mnie dumny i dziś czuję tę dumę bardzo mocno. Zresztą podziękować chciałbym zarówno Tobie, tato, jak i Tobie, Łukasz. Każda z naszych wspólnych rozmów jest dla mnie bezcenna, a każda wspólna spędzona chwila niezapomniana. Dzięki Wam dowiedziałem się, jak ważna jest walka o swoje marzenia i że szczerość i odwaga potrafią czynić cuda. To, gdzie dzisiaj jestem, nie byłoby możliwe, gdyby nie Wy. Choć standardowo tego typu filmy nazywa się podziękowaniami dla rodziców, to my nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zwrócili się również do Was, do naszego kochanego rodzeństwa. Siostrzyczko, wiesz, co tak naprawdę jest najlepsze w byciu Twoją siostrą? To, że Twoja obecność każdego dnia daje mi siłę, by przenosić góry. Wiem, że nigdy nie będę szła sama, bo mam Ciebie. Gdyby nie Ty i Twoje wsparcie, nie byłabym tą osobą, którą jestem dziś. Obie jesteśmy jak dwa idealnie dopasowane kawałki. Bracie, od małego zarażałeś mnie pasjami, które w kolejnych latach kształtowały mnie i mój charakter. Wiem, że mogę na Ciebie liczyć i pójdziesz za mną w ogień. Wiedz, że ja za Tobą również. Kochani, kochamy Was i dziękujemy, że jesteście. A Ty bądź moim pierwszym oddechem, moim smutkiem i grzechem, moim każdym